Witam Was w następnym odcinku na moim kanale. Z tej strony Agry Zdosiak. I zapraszam do obejrzenia tego odcinka. A w dzisiejszym odcinku, jak sami widzicie, jestem na polu, na którym było nagrywane sianie poplonu. Taki nietypowy filmik, ponieważ miałem nagrywać ciągle już tą hodowlę, ale zdecydowałem, że ten przegląd pola też by się przydał, żeby to było coś innego też na kanale. A przeglądy pól były na kanale na pierwszym sezonie. Jeszcze przed zimami były przeglądy pól, więc mogliście sobie wcześniej zauważyć. Na wstępie tego odcinka chciałbym Was zaprosić do zostawienia łapeczki w górę, zasubskrybowania kanału z dzwoneczkiem i udostępnienia innym oraz zapraszam na kanały Farmer z Wielkopolski, Jarosław Stankiewicz, Dziewczyna ze Wsi i Bartolix. Serdecznie te kanały zapraszam, pozdrawiam i zapraszam do oglądania. A więc będę dzisiaj głównie pokazywał Wam poplon. Może przejdę tutaj tymi rządkami, gdzie jest mniej tego poplonu, żeby tak go nie deptać. I możecie zauważyć tutaj na przykład, że ta saladera już zaczyna rosnąć. Już nawet wyrosła dosyć sporo. A facjali tutaj nie widać, bo to chyba nawet nie było. To było chyba sama saladera bez facjali. Aczkolwiek były jeszcze dwa pola, na których sialiśmy saladerę z facelią. Też planuję właśnie na tym drugim polu nagrać przegląd saladery z facelią, właśnie tego drugiego pola. Więc tak to się prezentuje. Susza jeszcze jest, ale tutaj już popadało ostatnio i ma nadal jeszcze padać. Ale nie wiem, co tu wyjdzie, bo z tymi deszczami w tym roku tak różnie bywa. W większości Polski, jak i Wielkopolski, no praktycznie nie ma deszczów. A jak nawet są, to jest ich dosyć mało, jak na potrzeby pól, albo wody potrzebuje wszystko, jak mówiłem na wcześniejszych filmach, że rośliny, zwierzęta, ludzie, wszystko potrzebuje wody, żeby rosnąć, żeby się rozwijać. Woda jest bardzo potrzebna. No i dobrze by było, jakby tej wody było jak najwięcej. Tutaj ta saladera kiełkuje, akurat jestem w tym polu, gdzie jest las wokół mnie. No i miejscami tej saladery jest bardzo gęsto. A też miejscami jej prawie nie ma. No bo to zależy też od ziemi, nie tylko od deszczy. Od ziemi również zależy. Akurat tej przy lasach tej ziemi za dobrej nie ma. Ale mamy również dużo pól, o których się przekonaliście, bo pokazywałem Wam nawet. Na których ziemia jest bardzo dobra. No tu nawet patrząc, nawet jeszcze obornik nie został taki zaorany, bo to była podorywka akurat na tym polu. Akurat tutaj nie nagrywałem podorywki, ale były nagrywane żniwa, no i siewy na tym polu. Akurat tam była miniaturka z siewami. Więc po takim czasie saladera już wykiełkowała. Jeszcze pewnie będzie jeden odcinek z przeglądu pól, a jeszcze będą przeglądy, no bo raczej tych przeglądów może być mniej, bo było dużo przeglądów w tamtym roku. Jeszcze jak zacząłem nagrywać na YouTubie, no to wtedy były te przeglądy. Ale teraz nie będę chciał zasypywać tymi przeglądami pól mojego kanału, który się już bardzo dobrze rozwija.
bo osiągnął już 120 subskrypcji, jeśli się nie mylę. A już niedługo dobijemy 30 wyświetleń, więc dziękuję wam za taką głęboką, wielką aktywność. Także tak to się prezentuje. Jak się spojrzy tutaj, no to można widzieć, że gęsto jest od tamtego miejsca, a tutaj już tak na środku, no niezbyt. Ale to zależy od ziemi, to zależy od... Większość to zależy od ziemi też, ale też wody musi być. A tych deszczy jest mało, chociaż ostatnio przyszły. Ale no nadal brakuje tych deszczy, nadal bardzo bym chciał, jak i inni pewnie rolnicy by chcieli, żeby tego deszczu było jak najwięcej. No bo po prostu ten deszcz by się teraz przydał po te saladery, po te poplony. Ogólnie wszystkie poplony by się przydał ten deszcz. To by bardziej to szybciej wschodziło. Jak będzie jeszcze saladera większa, to też postaram się ponagrywać tych poplonów. Przegląd tych poplonów. Jak będą już takie duże, bo akurat zasialiśmy jeszcze koło gospodarki saladerę i brukiew jeszcze, a brukiew akurat jak wyrośnie, to jest taką jakby taka biała chyba rzodkiew i można ją dawać królikom, więc będzie co dawać. Akurat jeszcze ta lucerna rośnie, więc to się jeszcze zobaczy. No dobrze, moi widzowie, ja co wam powiedziałem, co i jak, to na tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem i udostępniajcie innym oraz zapraszam na kanały, które wymieniałem na początku tego odcinka. Linki macie do nich w opisie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!